na pewno zmieniła się jedna rzecz. Precyzyjniej możemy trafiać w superkompensację, precyzyjniej możemy dobierać obciążenia. Po prostu poszły tak nieprawdopodobnie do przodu. To się bardzo dużo zmieniło w sporcie. Wspaniałym bodźcem motywacyjnym było oszustwo Wacława Skorula. Lifestyle and more. Much more. Słuchajcie, jest już też z nami Ryszard Szul, ponieważ nie mógł być o czasie, a niech się sam wytłumaczy. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Niestety nie mogłem, dlatego że pasją córki jest taniec i o 19.30 skończyliśmy zajęcia. Znaczy ona skończyła zajęcie, musiałem ją przywieźć, ale już jestem punktualnie i znam temat. Zobaczcie, jaki kochany ojciec. Dobro córki zdecydowanie ważniejsze niż tysiące słuchaczy zasiadających w tej chwili przed telewizorami czy ekranami komputerów. Tak jak wcześniej mówiłem, dzisiaj będziemy gościli byłego trenera kadry w kolarstwie i byłego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, Wacława Skorula. Porozmawiamy z nim o dopingu technologicznym, ale też o takim dopingu taktycznym w kolarstwie, o metodach i środkach treningowych kiedyś i dziś, o tym, w jaki sposób trenowali Szurkowski, Piasecki, Lang i czym ten trening różnił się od treningu Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majki. Myślę, że czeka Państwa bardzo interesujący wieczór z niezwykle ciekawym gościem, ale to za chwilę. Introducing the new Polar Vantage V2. Witamy. Cześć Wacek. Cześć Wacek. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Bo... No Rysiu, w końcu cię widzę. Ja jeszcze młodszym słuchaczom tylko przypomnę, że Wacław Skorul był trenerem jednego z najwybitniejszych polskich kolarzy, z którym osiągnął mistrzostwo świata, a mianowicie z Joachimem Halubczokiem, przedwcześnie zmarłym, wybitnym kolarzem, wspaniałym zawodnikiem, sportowcem, ale również miał swój udział w srebrnym medalu Igrzysk Olimpijskich, w drużynie na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Rok później powtórzył samodzielnie ten sukces z drużyną, zdobywając srebrny medal mistrzostw świata. Co prawda były to srebrne łzy Skorula, jak napisał Sport Katowicki. W związku z tym chodziło o to, że trener wcale się nie cieszył z tego sukcesu. I tak, Daniel. Ja natychmiast chciałem zadać króciutkie pytanie a propos właśnie srebrnych łez. Wacek, kiedy ty ostatnim razem płakałeś? Bo my płaczemy od wczoraj nad ze szczęścia po zwycięstwie Igi Świątek. Kiedy ty byłeś tak wzruszony, że widząc wydarzenie sportowe, gdy wygrywa twój zawodnik, polski zawodnik, kiedy płakałeś? Tak, powiem tak bardzo mocno, no tak z takiego, bym powiedział, szczęścia i z tych pozytywnych emocji, to myślę, jak stałem obok podium, na którym stał Michał Kwiatkowski w 2014 roku. To było 28 września, ja miałem urodziny i tak jak wczoraj Daria Abramowicz, wczoraj też zresztą znakomita moja koleżanka, z którą wielokrotnie miałem okazję dyskutować, bo Daria pracowała też z kadrą naszych torowców, naszych kolarzy torowych. Wtedy właśnie 28 września płakałem, widząc tego młodego chłopaka, 24-latka wtedy, który stał na podium, padał deszcz, na szczęście nikt tych łez specjalnie chyba nie widział, no ale to były rzeczywiście takie łzy szczęścia, a wczoraj też mi się łza zakręciła, bo powiem tak, ja jestem bardzo słaby, jeśli chodzi o tenis, ale bardzo lubię oglądać tenis na bardzo wysokim poziomie i to, co ta dziewczyna zrobiła, to było po prostu coś fantastycznego i wielki koncert gry z jej strony. No i chyba trzeba będzie tą rakietę gdzieś tam odkurzyć. Pierwszy raz w życiu rakietę tenisową wziąłem, słuchajcie, z powodu Ryśka Szurkowskiego, wyobraźcie sobie, bo to on, polecieliśmy na Kubę,
to był luty 1980 roku. I ja nie wiedziałem, ale Rysiek wziął ze sobą rakiety tenisowe i tam były takie, takie ściany i on najpierw chodził sam odbijać, a potem mówi nie, chodź, mówi, spróbujemy razem podbijać. Ja pierwszy raz w życiu miałem rakietę tenisową w ręku, na studiach grałem bardzo dużo i to całkiem nieźle w badmintona, ale to jest zupełnie inna bajka jednak. Oddaję głos do studia w Warszawie. Tak, Rysiek Szynkowski, który zresztą jest wielkim fanem tenisa, muszę powiedzieć, świetnie grał też, no niestety teraz na rekonwalescencji, ale to on mnie tego odbijania przez siatkę nauczył, bo ja bym tego nie nazwał grą w tenisa. Wśród kolarzy na tyle było to popularne, że ja kiedyś jeszcze pracując z kadrą MTB, tam był Janek Mela trenerem i doktorem był mój przyjaciel, serdeczny do tej pory zresztą, jesteśmy w stałym kontakcie, Mikołaj Cywoniuk. I były górskie mistrzostwa Polski na szosie. Ja wtedy współpracowałem, pomagałem Czarkowi Zamanie i pojechałem z nim to było gdzieś tam, zawody były w Wiśle chyba, no ale była przerwa, był czas, no więc co, no wzięliśmy rakiety, ja wtedy też grałem w tenisa, zresztą do tej pory gram, i z Mikołajem Cywoniukiem graliśmy po prostu sobie w tenisa, a kolarze po kolei przychodzili i tam z doktorem chcieli porozmawiać, jak rozłożyć siły i tak dalej. Także tenis cały czas widziałem, był, a to, że Rysiek Szurkowski grał w tenisa, to też wiedziałem, bo widziałem, mówił mi o tym również Mikołaj, że po prostu Szurkowski gra w tego tenisa. A wracając jeszcze do technologii, jak Wacek mówiliście o srebrnym medalu w Seulu. Wacek opowiadał o pierwszym takiej nowince Polara, to był telemetry system, gdzie tutaj powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, na czym polega ten wyścig drużynowy, że to jest 100 km, jedzie czterech zawodników. Jeden prowadzi, ten ma największy opór, a ci wszyscy, którzy są z tyłu, jadą na mniejszych oporach. I to wygląda w ten sposób, że każdy z tych nadajników ma nadajnik na klatce piersiowej, który pokazuje częstość skurczu serca, a Wacek siedział wtedy w busie. Jeżeli coś mówię źle, Wacek to mi popraw. A Wacek siedział w busie i... Wszystko mówisz dobrze, ale to już było rok po Seulu. Dopiero medal olimpijski spowodował to, że myśmy zostali były... te cudowne Polary wtedy wyposażeni. Centralny Ośrodek Sportu Ówczesny nabył drogą kupna dwa zestawy. Jeden trafił w ręce kajakarzy wtedy, Tadeusza Wróblewskiego, Tadzia Wróblewskiego, mojego znakomitego kolegę, obecnego szefa Polskiego Związku Kajakowego. Natomiast drugi trafił w moje ręce, no i ja starałem się po prostu to maksymalnie wykorzystać, zresztą wykorzystywałem rzeczywiście. Powiedz jak to działało, skończ ty, powiedz jak to działało, jak ty wykorzystywałeś to. Ja to wykorzystywałem bardzo. Muszę powiedzieć, że to była rzecz, która dla mnie stanowiła swego rodzaju rewolucję, ponieważ ja od praktycznie 78 roku, czyli już można powiedzieć 7-8 lat, miałem praktyki, kiedy robiłem setki po prostu badań wydolnościowych u kolarzy, zarówno wtedy szosowców, jak i torowców, przełajowców trochę mniej, ale też badaliśmy, ale przede wszystkim szosa i tor. To wszystko odbywało się w laboratorium we Wrocławiu i to, co nam wtedy, mówię nam, bo robiłem to z moim przyjacielem Adamem Rutkowskim, to, co nam wtedy bardzo brakowało, to była właśnie technologia. Myśmy praktycznie wszystko musieli liczyć na piechotę. Mieliśmy dobry analizator Jägera, pewnie Rysiu pamiętasz te analizatory. Tak, tak, oczywiście. Mieliśmy tam wtedy pierwszy taki ten jakiś mały w miarę komputer Olivetti, który nam trochę pewne rzeczy przeliczał, ale całe mnóstwo rzeczy trzeba było po prostu liczyć na piechotę. I jako trener dostałem, no to już było w piątym roku mojej pracy z kadrą, w ręce tego typu zestaw, no to absolutnie postanowiłem go wykorzystać. Miałem tylko cztery zegarki, w związku z tym mogłem tylko cztery osoby monitorować, ale robiłem to bardzo często i no absolutnie fantastyczne rzeczy udało mi się zarejestrować Joachima Halubczoka we śnie, gdzieś tam na poziomie między 3 a 5 godziną jego tętno oscylowało w granicach 30 uderzeń na minutę. Takie tętna rejestrowałem. Ja też robiłem, przepraszam, że ci przerwę, też robiłem takie pomiary z narciarzami, z kolarzami, z Markiem Galińskim przede wszystkim.
Ale chcę jeszcze nawiązać do tego telemetry system, gdzie ty opowiadałeś, pewnie ty, że zawodnicy jechali, a ty jechałeś w busie obok, widziałeś ich tętna i mogłeś dyrygować kto kiedy, ile może prowadzić, bo wiedziałeś, kto może pójść na maksa na tym tętnie pod 200, ktoś może iść 2 minuty, a o ile dobrze pamiętam, Halupczok, mówiłeś, miał ten dar, że potrafił iść 4-5 minut na totalnym maksie i wtedy zmiana wchodził następny. Czy tak było, powiedz? Znaczy, myśmy wtedy rzeczywiście w ramach przygotowań do drużyny stosowali to i rzeczywiście mając ich maksymalne tętna z laboratorium i obserwując ich również na poszczególnych treningach, mogłem rzeczywiście tym starać się sterować, przy czym rzeczywiście nie w busie, znaczy busa czasami też mieliśmy, ale ja miałem taki zestaw, który w tamtych okresie jeździł na karetkach, ponieważ to był bardzo głośnik taki 200-watowy, I rzeczywiście było dobrze słychać. I nawet jak wiatr wiał nieraz, to mi zupełnie nie przeszkadzało i rzeczywiście mogłem dawać informacje zawodnikowi, żeby przedłużył zmianę albo żeby ją skrócił, prawda? Informowałem też ich o tym tętnie, jakie mieli. Więc to w tamtym okresie to była rzeczywiście rewolucja z mojej perspektywy jako trenera i wykorzystywałem to urządzenie maksymalnie. Ja ich monitorowałem w czasie treningu i nieraz właśnie w czasie snu, bo tutaj wspominałem właśnie Joachima przed Szambery, kiedy no wiedziałem, że jest w fantastycznej formie, kiedy no też celowaliśmy w 2 złota, no ale wyszło złoto i srebro. No, czasami niestety tak jest po prostu. Nie zawsze wszystko się uda. Panowie, przepraszam, to ja się na chwileczkę wtrącę, bo jak ja słyszę o tych technologiach sprzed ćwierć wieku, a nawet więcej, gdzie trener monitorował już zawodników z samochodu, ale również dawał im informacje, co mają robić przez szczekaczkę, taką jakie były zamontowane kiedyś na karetkach, Fiatach, kombi. Zobaczcie, to bardzo podobnie jak dzisiaj. My się fascynujemy tym, że na słuchawkę kolarz dostaje informacje, czy ma już odjechać, czy ma zostać i pomóc swojemu liderowi. Czy również trener może monitorować jego pracę serca, może poziom zakwaszenia, panowie powiedzcie mi. Więc tak naprawdę niewiele w tej technologii się zmieniło, poza tym, że jest ona po prostu sprawniejsza dzisiaj. Znaczy ja powiem tylko jedno, słuchawki są z perspektywy, można powiedzieć, trenera czy dyrektora sportowego bardzo często chwalone, ale jest też olbrzymia grupa ich trochę przeciwników, którzy twierdzą, że one jednak do pewnego stopnia trochę zabijają to piękno w kolarstwie. I ja muszę się przyznać, że należę do tej drugiej grupy. Znaczy osobiście uważam, że wyścigi, w których nie ma słuchawek, na przykład wyścig o Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Europy, jest to wyścig bardziej, bym powiedział, taki trochę loteryjny, interesujący. Zawodnicy muszą sami umieć czytać wyścig, zawodnicy muszą sami orientować się w sytuacji, muszą wiedzieć, kto ewentualnie ucieka. Oczywiście są informacje, bo są odpowiednie tablice pokazywane przez sędziów, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jednak zawodnik musi po prostu więcej myśleć, a tak to myśli za niego trener bądź dyrektor sportowy. I teraz ci z kolei zwolennicy mówią, że lepiej jest jak są słuchawki, bo przez to podnosi się bezpieczeństwo, prawda? No pewnie też tak, do jakiegoś stopnia, ale jest już na tyle niebezpiecznie, że ja śmiem twierdzić, że jakby tych słuchawek nie było, to kolarstwo by miało jeszcze więcej takich, bym powiedział, rumieńców, jeszcze więcej wariantów taktycznych, a tak niestety szczególnie w wyścigach etapowych jest, powiedziałbym, takie bardziej punktatorskie, prawda? Jak uformuje się trochę wyścig, jest puszczona ucieczka, w ucieczce wiadomo, że mogą jechać ci, co mają duże straty i potem zależy, jak jest etap dla sprinterów, to tą ucieczkę się puszcza, kontroluje i wiadomo, że jak jest 50-60 do mety, to wychodzi kilku takich gości, jak na przykład Maciek Bodnar, który potrafi jechać 50 parę na godzinę przez kilkadziesiąt minut, prawda, i potem w ostatnich kilku kilometrach ucieczka jest skasowana i pociągi sprinterskie walczą. I to nie do końca mi się po prostu podoba. No, brakuje mi czegoś jednak takiej większej fantazji, która no, zmuszałaby zawodników do większego myślenia po prostu. Czy można to porównać, czy można to porównać do jazdy na autopilocie? Takie wtrącenie? No, powiem tak. To znaczy...
Bo jak zawodnik dostaje wszystko na ucho, to przestaje myśleć. To jednak jest tak, że no, kolarze jednak to nie maszyny, prawda? To często Michał też. No. Michały, czyli Kwiatkowski z Gołasiem o tym mówią, że mają to prawo do słabszego dnia i ja się z tym zgadzam. Jednak da się wyliczyć. No po prostu dyrektor sportowy, jak zna siłę swojej drużyny, to wie, na ile można puścić ucieczkę. Jak zna teren jeszcze, prawda, no to po prostu potrafi to wyliczyć i tą ucieczkę skasuje przed metą po to, żeby jego sprinter mógł powalczyć o wygranie etapu. No tak to robi. No. A ja uważam, że słuchawki są potrzebne, a może są potrzebne właśnie dla dyrektorów sportowych albo całych ekip, ponieważ rośnie ich udział w wyścigu, to znaczy nabierają to zaplecze kolarskie, kolarzy, nabiera większego znaczenia. Nawet mogą poczuć się bardziej dowartościowani, że to ekipa cała decyduje o taktyce i tym, co się dzieje w wyścigu kolarskim w trakcie tego wyścigu. Nie tylko przed, kiedy są przygotowania i omawianie taktyki, ale również w trakcie tego wyścigu. To no jest takie moje zdanie kibica. Dobrze, Andrzej, a to ja ci zadam przewrotne pytanie. A co myślisz, bo technologia może już za niedługo będzie pozwalała, ja nie mówię na basenach 50-metrowych, ale wiem, że pływa się na jakieś dłuższe maratony. To myślisz, że pływakom też powinno się słuchawki założyć? Myślę, że taka słuchawka na dłuższym dystansie mogłaby pomóc. Trener mógłby podpowiedzieć, czy na przykład na open water, czy nawigację, ale na przykład frekwencję, tak? Że ta frekwencja jest za wysoka, albo ta frekwencja jest za niska, albo po prostu coś poprawić w technice takiego, jeżeli jest wyścig tak prowadzony, że widać, jest monitorowany ten wyścig. Czy podczas wyścigu 1500 metrów, czy 200 delf, na 200-metrowych odcinkach chyba nie zdałoby to egzaminu, bo jest to zbyt krótki wysiłek, prawda? Około 2 minuty, poniżej 2 minut. Ale na dłuższych dystansach basenowych, na przykład, czy zawodnik utrzymuje tempo, które zakładał, że będzie utrzymywał, co prawda zaraz Ryszard będzie się ze mną tutaj kłócił, że na takich wyścigach nie ma sensu płynąć na moc, tylko trzeba właśnie płynąć na tętno, czyli nie na czas, ale to pewnie do tego za chwilę dojdziemy. Zamykamy temat słuchawek, bo widzę, że mamy tutaj podzielone głosy dotyczące słuchawek. Tak, oczywiście. A propos słuchawek. Plus, nie tak, jeżeli są słuchawki, zawodnicy mają słuchawki, to tak naprawdę zwalnia ich to trochę z myślenia, z tego, co Wacek mówił, obserwacji, co się dzieje z moim własnym organizmem. Ja dyskutowałem z moimi pracownikami w firmie, miałem wcześniej kolarza amatora, teraz mam kolarza, który jeździł, nazwijmy to zawodowo, półzawodowo, i dyskutowaliśmy na temat właśnie mocy, na temat pomiaru mocy, na temat tętna, na temat badań i na temat tego wszystkiego, co teraz kolarze mają dostępne. I teraz są na przykład Mistrzostwa Świata i Kwiatek skacze pod górę i teraz jest pytanie, my dyskutujemy z tymi moimi kolarzami, z pracownikami, dyskutujemy, on skoczył, i jedzie za nim i ten drugi poprawił. Teraz czy Kwiatek ma jeszcze rezerwę mocy, czy nie? I teraz na jakim jest tętnie? Czy na swoim już maksymalnym i wie, że za chwilę puści, bo noga piecze i strzeli z koła? Czy jeszcze skoczył, ale miał tą rezerwę i jeszcze pójdzie? I teraz zawodnik musi mieć pełny wgląd w swój organizm, pełny wgląd i informacje o tych swoich tętnach, swoich parametrach wydolnościowych, o swoich parametrach mocy. I jeżeli on wie, że ma zapas mocy, że ma rezerwę mocy, no to wtedy może skakać albo idzie już całkowicie w trupa i jeszcze jest tam to coś, co pozwoli, że skoczy. I myślę, że z tego punktu widzenia te słuchawki nie są najlepsze, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że zwalniają zawodnika z koncentracji, z myślenia tego, co się dzieje w wyścigu i szukania okazji do tego, żeby być lepszym, najlepszym, czy pomóc koledze. Tak, panowie, a może odpowiemy w takim razie na pytanie Szymona Neubauera. Jak ocenicie to, że Tadej Podgacar wygrał czasówkę bez pomiaru mocy, a jemu się wydaje również, że bez pomiaru tętna? Tak, czyli da się? Ja myślę, że odpowiadając tutaj Szymonowi na to pytanie, Pogacar chciał po prostu wygrać Tour de France.
i jechał bez kompletnie żadnego przeliczania. Jest bardzo dynamicznym, takim młodym zawodnikiem. On na tegorocznym Tour de France co najmniej dwukrotnie wcześniej na etapach, które wygrywał, pokazywał to, że po prostu jedzie i nie przelicza. Tak jak to się kiedyś mówiło trochę w tych moich starych czasach jeszcze trenerskich, ile fabryka dała, prawda? Nie ma czegoś takiego jak na przykład u Fruma, który no bardzo mocno jeździł, gdzieś ciągle wpaczony w swój licznik, prawda? I tam gdzieś, jak nawet ktoś atakował, to on jechał na określonej mocy i zresztą bardzo często potem dochodził i dojeżdżał. A tutaj u Pogaczara było wiadomo, że trzeba dojechać do góry i potem pojechać tą górę, i on po prostu pojechał wszystko, co miał, i ten pomiar mocy był mu zupełnie zbędny. No to też jest taka ciekawostka. Większość grup jeździ na tych pomiarach mocy, tak zwanych SRM-ach. Ten, który jest taki, to jest taki obustronny pomiar, natomiast Emiraty jeżdżą na takim jednostronnym, takim jaki chociażby też również tutaj u nas w Polsce się we Wrocławiu produkuje. I to jest tak naprawdę, no dzisiaj technologia niesamowicie się rozwinęła i ona pomaga, na pewno w wielu sytuacjach pomaga i w treningu, ale ja myślę, że w momencie, kiedy jest wyścig, kiedy wiadomo, że trzeba wjechać tą ostatnią górę, to po prostu nie ma co przeliczać. On jechał tyle, na ile organizm jego był w stanie znieść, i wygrał zresztą absolutnie zasłużenie. To moi drodzy, ja w takim razie, bo to będzie świetne, myślę, podsumowanie tej wypowiedzi trenera, który również, kiedy był trenerem kadry, przekazywał informacje, może nie zupełnie na słuchawki, ale zaraz dowiecie się, w jaki sposób przekazywał informacje, tylko że nie zawsze przekazywał informacje prawdziwe. A dlaczego przekazywał informacje nieprawdziwe, to zaraz się wytłumaczę, ale to dopiero po materiale filmowym, bo w materiale filmowym okaże się, że trener to jest niezły manipulator. Witam słuchaczy Run for Race Podcast. Takim wspaniałym bodźcem motywacyjnym było oszustwo Wacława Skrula, który podczas wyścigu pokoju, który wygrałem na prologu w Pradze, krzyknął mi na około, nie wiem, 1,5-2 do mety, stojąc na ostatnim podjeździe, że mam 3 sekundy straty. Ja de facto miałem 3 sekundy przewagi, ale zmotywowało mnie to do jeszcze większego wysiłku i na mecie wygrałem 7 sekund, zostając liderem wyścigu pokoju. Pozdrawiam. Ryszard, poprosimy o słowo komentarza. No i jak mogłeś to robić zawodnikom, taką nieprawdę sprzedawać podczas takiego wysiłku? No, i takich teraz, emocji. No, trochę mnie trafiliście. Powiem tak. Jak do tego dotarłeś, Andrzej? To jest Run for Race Podcast, my docieramy do wszystkich, wiesz, my nawet dotarliśmy do prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, kiedy ten nie odbierał telefonów z żadnych stacji i redakcji, my z Run for Race dodzwoniliśmy się do Banaszka. No także i teraz zdobyliśmy materiał Leszka Piaseckiego. Tak, rzeczywiście Leszek dość precyzyjnie to opowiedział. Ja w pierwszej fazie mojej współpracy z Ryszkiem Szurkowskim, w momencie, kiedy jeździliśmy, czy te kluczowe dla nas właśnie wtedy wyścig pokoju, czy inne bardzo ważne starty, Mistrzostwa Świata, byłem osobą, której zadanie polegało też właśnie na rozpisywaniu poszczególnych, na przykład w 100 kilometrach się piątki rozpisywało, kontrolowało się. No, nie ukrywam, że dosyć zawsze sprawnie to potrafiłem liczyć. No i wiedzieliśmy, jaka jest końcówka, wiedzieliśmy, o co walczymy wtedy na tym wyścigu pokoju, a ja z kolei, pracując na co dzień wtedy z Lechem Piaseckim, wiedziałem, jak bardzo Lechu potrafi wykrzesać z siebie po prostu maksimum. No, to drobne oszustwo, te 3 sekundy, ja w ostatniej chwili się na to zdecydowałem, zrobiłem to tak trochę, można powiedzieć, automatycznie, dlatego że jak zobaczyłem, że
że on ma te 3 sekundy przewagi, bo to zawsze miałem taki punkt, który był gdzieś przede mną, po to, żeby mieć czas na przeliczenie i potem na poinformowanie zawodnika, to wpadłem na taki pomysł, że powiem mu, że ma 3 sekundy straty, bo to jest bardzo niewiele, już było blisko do mety i pomyślałem sobie, że tego jeszcze, że on będzie bardzo chciał wygrać i jeszcze bardziej dokręci i bezpiecznie wtedy wygramy po prostu. No i rzeczywiście to się udało, no ale pamiętam i widzę, Leszek, właśnie to takie no drobne oszustwo niestety. No taka rola trenera, wszystkie środki dozwolone, aby tylko udało się zwyciężyć i oczywiście to nas cieszy, że takie historie możemy tutaj wam widzom przytoczyć, bo pewnie one do tej pory nie ujrzały żadnego światła dziennego i mam nadzieję, że kolejne niebawem się pojawią. Ja jeszcze, Andrzeju, wybacz, ja jeszcze tylko wspomnę a propos, no bo tego typu zabieg, który ja zrobiłem, był swego rodzaju taką trochę klasyczną motywacją negatywną w pewnym sensie, ale kiedyś posunąłem się do takiej bardzo poważnej motywacji negatywnej w przypadku Zbyszka Sprucha, który w bardzo dobrej formie przyjęliśmy, pamiętam, na wyścig dookoła nad Reni. No i pamiętam pierwszy etap, Zbyszek miał finiszować, ale nic, drugi etap też nic. No i na trzeci etap pamiętam odprawę poranną przed wyścigiem. Wszyscy pozostali, bo 6-osobowe składy byliśmy, 5 kolarzy dostało bardzo precyzyjne zadania ode mnie, a Zbyszek żadnego. No i pamiętam, że Zbyszek wtedy przyszedł do mnie po odprawie i mówi: trenerze, a co ja mam robić? Ja mówię, Zbyszek, ty tu przyjechałeś sobie na wakacje, to mówię, to w zasadzie jedź jak chcesz, prawda? No i pamiętam, że przyjechaliśmy do tego miasta, a parę razy jechałem ten wyścig i znałem finisz, wiedziałem, że jest dla Zbyszka. Kolumnę samochodów puścili bokiem, podjechaliśmy bokiem, wyłączyłem radio wyścigu, Jurek Brodawka mówi: ale co ty robisz? Ja mówię: poczekaj chwilę. Odkręciłem szybę, minęło kilka minut, podjeżdża Zbyszek Spruch taki napakowany i mówi: no, trenerze, no. Ja mówię: no i co? Ja mówię: no, mówię, Jurek, daj mu jakieś coś do picia, niech sobie jedzie do hotelu, bo tu jest niedaleko. No jak to, trenerze? Trenerze, ale dekoracja przecież. Ja mówię: jaka dekoracja? No wygrałem. No i potem jeszcze 2 razy. Motywacja negatywna czasami jest też naprawdę skuteczna. Oczywiście trzeba wiedzieć, z kim i kiedy to zrobić. To jest jak najbardziej. Ja myślę, że Daria mogłaby co nieco na ten temat powiedzieć. Dokładnie, ale tak, Daniel? Chciałem zadać pytanie a propos naszego dzisiejszego tematu, właśnie przyszło mi do głowy, bo tak rozmawiamy o tym coachingu, w tenisie to jest zabronione, bo trener nawet jak pomacha zbyt intensywnie głową, to tenisista może dostać upomnienie, karę i tak dalej. W kolarstwie to też moim zdaniem troszkę za daleko to zaszło, ale być może się mylę, no nigdy nie byłem zawodowym kolarzem. Wacek, ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że kolarstwo to jest taka kompilacja wielu cech. I tutaj zacytuję ciebie sobie. Liczy się siła, wytrzymałość i szybkość. I powiedziałeś, że sfera fizyczna to 50%, a pozostałe to jest głowa, czyli drugie 50% to jest głowa. Powiedz mi, jak dzisiaj to wygląda przy takim postępie technologicznym? Czy głowa w ogóle jeszcze ma znaczenie? Bo jak już kolarz dostaje wszystko na ucho i właściwie, wiesz, jest prowadzony przez cały sztab, to ta głowa być może już nie jest taka ważna. Jak to teraz wygląda? Myślę, że ma znaczenie, a nawet powiem, że jestem głęboko przekonany, że ma znaczenie dzisiaj jednak ciągle głowa. Jednak ci najlepsi kolarze, no chociażby wyścig na Igrzyskach Olimpijskich czy na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, te mistrzowskie wyścigi, jeździ się bez słuchawek. Ale nawet jeśli są słuchawki, nawet jeśli kontakt jest z dyrektorem sportowym, to rola kapitana jest bardzo ważna. No my dzisiaj mamy kolarza w Polsce, naszego eksmistrza świata Michała Kwiatkowskiego, również w tym sezonie w niezłej formie, bez tego błysku, bo przecież do medalu na mistrzostwach mu zabrakło dosłownie, o gumę przegrał i rzeczywiście wykazywał dobrą formę. I on jest znany w swojej drużynie z tego, że on potrafił tą drużyną dyrygować i jak wcześniej Sky jeszcze z Froome'em czy z innymi kolarzami, czy dzisiaj Ineos wygrywali te po kolei te nasze Tour de France, to tam była olbrzymia rola Michała i jego głowy, jego umiejętności
ustawienia kolegów z drużyny, zebrania ich, niezależnie od tego oczywiście, co robił dyrektor sportowy. I to samo Michał pokazuje w wyścigach i on jest dla mnie takim właśnie przykładem tego kompletnego kolarza, który oprócz tej siły, szybkości i wytrzymałości ma jeszcze również w tej sferze mentalnej, jest bardzo dobrze poukładany. I ja podtrzymywałbym to, co powiedziałem. Oczywiście przygotowanie fizyczne jest absolutnie decydujące, ale to jest tak, że jak w tych końcówkach wszyscy cierpią, to niektórzy potrafią cierpieć trochę więcej. Potrafią cierpieć trochę więcej, to po prostu wygrywają. Jeśli mogę coś dodać, żeby być na topie w kolarstwie, to trzeba mieć jedną najważniejszą cechę. VO2 max. I prawdopodobnie wszyscy, którzy są na topie, mają niezwykle wysokie pochłanianie tlenu. Poziom mocy, jaki osiągają na progu mleczanowym, czy VO2 max maksymalny, mają prawdopodobnie wszyscy zbliżone. I ten 1-2% różnicy między każdym z nich to jest właśnie ta psychika, ta odporność na ból, ta odporność na pieczenie mięśni. Myślę, że na tym poziomie ta psychika jest niezwykle istotna i te cechy wolicjonalne. Ja myślę, że Andrzeju, już za sekundkę, tylko tak. Chciałem jeszcze dodać do tego, co powiedział Ryszard. Przed chwilą też, jak rozmawiał ze swoimi współpracownikami i o tym ataku, co zastanawialiśmy się, czy warto patrzeć na pomiar mocy, czy nie. Ja myślę, że ty miałeś na myśli ten atak Michała na końcówce podjazdu na Mistrzostwach Świata. Tak. Kiedy ja też się zastanawiałem, muszę powiedzieć, i z kilkoma moimi kolegami rozmawiałem, którzy też blisko są kolarstwa, na ile Michał powinien to zrobić, bądź nie powinien, prawda? Ja myślę, że kalkulacja Michała była taka, im tam wszystkim było bardzo ciężko, natomiast było bardzo już blisko tego przegibka, tego przełamania i Michał spróbował zaatakować po to, on się, jak myślę, że on się liczył z tym, że ktoś może poprawić. Natomiast Alaphilippe poprawił niesamowicie mocno, prawda? I gdyby oni się szybciej po prostu zebrali i nie oszczędzali, to 8-9 sekund czterech silnych kolarzy powinno go dogonić, prawda? Natomiast oni w momencie, kiedy on im odjechał na te 10 sekund, no zaczęli tak trochę Van Aert, trochę Kwiatkowski, a dwóch pozostałych Hirschi w ogóle, Roglic w ogóle w zasadzie, no i dlatego im pojechał, jak to się mówi, mówiąc po kolarsku, prawda? Ale Michał, myślę, że on wiedział, co robi, chociaż go bolało, bo on wiedział, że pozostałych też boli. Mówimy tutaj o VO2 max, pewnie nie różni to kolarzy sprzed ćwierć wieku i dzisiaj, to znaczy i u tamtych i u dzisiejszych to VO2 max jest decydujące, jak również ta psychika. Kiedyś też kolarz musiał być tak samo twardy pewnie jak dzisiaj, jeżeli chciał wygrywać, ale olbrzymi udział w kolarstwie ma przecież taktyka i trener Wacław Skarul, kiedy Joachim Halubczok zdobywał Mistrzostwo Świata, bardzo pomógł Joachimowi między innymi tym, że pojechał specjalnie do Francji, a pamiętajmy, to były czasy, kiedy no nie podróżowało się tak łatwo jak teraz, pojechał do Francji, żeby zbadać trasę, przebieg trasy i opracować taktykę, kiedy zawodnik będzie mógł zaatakować, żeby miał największe szanse na wygraną. Wacław, pytanie do ciebie, czy dzisiaj również w ten sposób objeżdża się trasę wcześniej i przygotowuje taktykę dla zawodnika, czy wystarczą mapy googlowskie, czy ewentualnie jakieś inne, które są teraz dostępne w aplikacjach różnego rodzaju, kolarskich aplikacjach? Objeżdża się zdecydowanie trasy, robią to bądź trenerzy, bądź zawodnicy, jeżeli to są na przykład jazda indywidualna na czas, to bardzo często się objeżdża, jeżeli to są rundy, tak jak nie wiem, Igrzyska Olimpijskie w Rio, byliśmy na, zawsze są oficjalne treningi, oczywiście no każdy może powiedzieć, okej, no rundę można poznać, jak ją się jedzie 9 albo 10 razy na przykład bez problemu i to jest prawda, ale wcześniej też trzeba wiedzieć, jaka to jest runda, jedzie się na rekonesans często pół roku wcześniej jadą zawodnicy, którzy potrafią poczuć pod nogą poszczególne podjazdy po to, żeby wiedzieć, jak się przygotowywać właśnie, jaki to jest podjazd, jaki on jest długi. No i muszę tu powiedzieć na przykład, że Mistrzostwa Polski, które odbyły się na Mazurach 3 lata temu chyba, które wygrał Michał Kwiatkowski, była runda. Ona nie wyglądała na ciężką rundę. Ale dzień wcześniej Michał sobie tą trasę z Gołasiem objechali, bo ja potem z nimi rozmawiałem
Ba, wiedzieli, jakie jest przewidywanie pogody i z jakiej strony będzie wiał wiatr. I oni zaatakowali tuż po starcie i po prostu rozpracowali wyścig i nikt potem, pomimo tego, że 180 prawie czy 70 kolarzy było na starcie, nie był w stanie tej kilkuosobowej czołówki dogonić, a dwa Michały, czyli Gołaś i Kwiatkowski zrobili akcję i Kwiatkowski został mistrzem Polski, prawda? Absolutne, pełne rozeznanie trasy. A wracając jeszcze do tego Chambéry, które wspomniałeś, rzeczywiście no, kosztowało mnie to dużo zdrowia, ponieważ no, musiałem wsiąść w samochód między wyścigami, pojechać na tą trasę z ówczesnym takim komisarzem UCI, który też chciał zobaczyć tą trasę i tam miałem wtedy kamerę, co był łaskawy i wypożyczał mi kamerę ASU na takie przypadki, nawet specjalnie szkolenie przeszedłem, no i objechałem tą trasę, zrobiłem po prostu pełne zdjęcia, no niestety nie było czegoś takiego, co dzisiaj mamy, że jak powiedziałeś przed chwilą, no, no mamy każdy kawałek, każdy metr w zasadzie szosy można w ogóle znaleźć, jeżeli chodzi o kąt nachylenia i tak dalej, natomiast no ja wtedy miałem samochód, miałem też rower, po prostu przejechałem to na rowerze, zobaczyłem, gdzie jest szczególnie ciężko, prawda? Znalazłem takie miejsce, że niby jest zjazd, a jeszcze taki trochę fałszywy zjazd, jeszcze tam było ciężko. No i w tym miejscu Achim zaatakował i to było widoczne. Mój problem polegał wtedy na tym, że zaatakował rundę wcześniej niż się dogadaliśmy. Ja się bałem. Ale był na tyle dobrze wytrenowany, że poradził sobie oczywiście, bo był wybitnym zawodnikiem i miał świetnego trenera, który był w stanie go przygotować. No zastanawiam się, czym w takim razie różnią się te przygotowania, czy te wyścigi lub trening tamtych czasów do czasów dzisiejszych? Mamy taką nowość od wielu lat jak trenażer, no może za czasów trenera też takie trenażery były oczywiście, ale dzisiaj one są bardzo popularne i w okresie zimowym zawodnicy często trenują właśnie w czterech ścianach na trenażerach rowerowych. Wiem, że nie wszyscy zawodowi kolarze lubią taką jazdę w czterech ścianach ze względu na temperaturę, która się wytwarza, czyli odwodnienie organizmu, ale również słyszałem, że nie są to warunki odpowiednie czy adekwatne do tego, które później spotykają podczas jazdy w wyścigach i że trochę te trenażery nie za bardzo mają sens. Jak trener się ustosunkuje do treningu właśnie na trenażerach stacjonarnych? Ja powiem od razu, że ja sam osobiście nie jestem fanem jeżdżenia na trenażerze, prawda? No ale jak nie ma innych możliwości, jak jest bardzo zimno, albo jak byliśmy na pewnym etapie pandemii po prostu zamknięci i się nie dało, no to odkurzyłem gdzieś tam rolki i parę razy rzeczywiście na nie wsiadłem, bo brakowało mi tego ruchu. Natomiast ja muszę powiedzieć, że pod koniec lat 70. na WF-ie we Wrocławiu robiliśmy badania wydolnościowe wszystkich kadr narodowych kolarskich od juniora po seniora. I myśmy wtedy wspólnie właśnie ze wspomnianym już tu moim przyjacielem Adamem Rutkowskim chcieli zbudować taką hamownię, gdzie mieliśmy konstrukcję wykonaną, rower się wsadzało i dwie rolki były z tyłu i chodziło o to, żeby można było w taki sposób elektronicznie sterować tymi rolkami, żeby zasymulować, można było różne obciążenia. No i Politechnika Wrocławska wtedy, w tamtym czasie, pamiętajmy 40 lat temu, no poddała się, nie dokończyliśmy tego, chociaż mieliśmy środki z ówczesnego Instytutu Sportu. Niemniej jednak myśmy wykorzystywali treningi na cyklergometrze. Ja te treningi realizowałem później w kadrze i co ciekawe, jak czytałem gdzieś kiedyś o tych treningach SIT i HIT, prawda, tutaj Rysiu pewnie byś to nam bardziej rozszyfrował, prawda, czyli ten high intensive interval, prawda, to tak naprawdę to jak robiłem trening z kadrą 3 razy 9 minut na cyklergometrze, gdzie oni 20 sekund jechali z częstotliwością 90 na bardzo wysokim obciążeniu i generowali naprawdę bardzo duże moce i potem przez 2:40 odpoczywali, to się ten cykl powtarzał, to jak ja na przykład robiłem te treningi od grudnia do lutego i wielokrotnie mierzyłem im tętno, to ja naprawdę mogłem bardzo dużo z tego wyczytać, prawda? Ja nie musiałem robić im badań wydolnościowych, bo wiedziałem, w którym miejscu jesteśmy. I ja wtedy, mając wyliczoną siłę z cyklergometru, z oporów, które tam były wtedy zadawane, siedząc z kalkulatorem nocami, myślę, że byłem jednym z pierwszych trenerów, którzy w Polsce liczyli waty na kilogram, bo myśmy waty na kilogram wtedy liczyli.
prawda? I to były lata 80. A tu jeszcze Rysiowi powiem pewną ciekawostkę. Ja też liczyłem. No właśnie. I jeszcze ci powiem, Rysiu, taką ciekawostkę. Ta moja srebrna czwórka z Seulu i potem rok później, to ich VO2 Max, który tutaj wspominałeś, mieściło się między 82 a 88. Czyli... No to jest max światowy, to jest high level, to są tak zwane no wybitne, tak jak Korzeniowski miał 84, między 2-4, Marek Galiński 82-3, stąd to wiem, że ja miałem drużynę kolarską górską, kolarzy górskich, taką powiedzmy skromną, tak, miałem sponsorów i ja robiłem z nimi, oczywiście byli wyposażeni w polary i ja robiłem z nimi praktycznie co dwa, co trzy miesiące, co dwa i pół miesiąca robiłem badania na AWF-ie, najpierw u profesora Cempli, potem u profesora Żołądzia i oni mieli wyznaczone strefy intensywności, próg mleczanowy i trenowaliśmy w oparciu o te parametry i patrzyłem, jak to wszystko zmienia się w zależności od rodzaju treningu, od ich samopoczucia, od w ogóle od wszystkiego. I wtedy, to był przed Atlantą, poprosiłem wszystkich, całą kadrę kolarzy górskich i przy okazji szosowych i przebadaliśmy ich w AWF-ie krakowskim. A przy okazji, ponieważ to wszystko byli moi koledzy, więc wzięliśmy ich, taką ciekawostkę właśnie teraz chcę powiedzieć, wzięliśmy ich do Zakładu Antropologii. I badane były wszystkie parametry długościowe. I co się okazało? Że część z tych kolarzy ma tak zwany wskaźnik udowy, bardzo dobry. Czyli proporcjonalnie udo w stosunku do podudzia jest długie. Przykładowo, jeżeli średnia studentów AWF była 93, to 96, 98 to były uda długie. I okazało się na przykład, że takie długie uda miał Tomek Brożyna i ja nie wiedząc wtedy jeszcze, nie znając kolarzy szosowych, mówię, że ten to chyba musi być dobry w górach, bo on z kolei miał, był lekki w stosunku na przykład do Czarka Zamany i ten przelicznik watów na kilogram miał bardzo dobry. Natomiast wracając jeszcze do trenażerów i do tego, co mówiłeś, że Politechnika próbowała coś tam zrobić, my mieliśmy na AWF-ie w Krakowie, mieliśmy taką bieżnię, która była skonstruowana dla Józefa Łuszczka, gdzie duża taka i nawet koń by na niej mógł biegać i my tam z profesorem opracowaliśmy taki test, który no, trudno nazwać testem, bo jego nie można powtórzyć na innych uczelniach czy w innych miejscach, ale na tej bieżni zawodnicy siadali na swój, kolarze górscy, siadali na swój własny rower, szosowi chyba też, i po prostu jechali z narastającą szybkością, a potem ta bieżnia podnosiła się coraz wyżej, oczywiście do odmowy. No i po drodze wszystkie parametry wentylacyjne plus krew, mleczan i do tego wszystkiego jeszcze sprawdzaliśmy, w jakim rytmie pedałują. I co się okazało, że najczęstszy rytm kolarzy górskich to był w granicach 76-7 poniżej 80. To też było ciekawe, bo tak, bo tam wtedy był Sławek Barul, Marek Galiński, Ania Szafraniec, no i tam cała kadra wtedy, Darek Gil. I wracając jeszcze do trenażerów, wtedy, te kilkanaście lat temu, tych trenażerów nie było tyle dobrych, były tylko takie podpinane na koło. Ja proponowałem zawsze chłopakom, żeby sobie stawali na rolkach, bo to wtedy muszą trzymać równowagę i potem to się idealnie przydaje przy jeździe na szosie. Ale my razem z tymi młodymi ludźmi po prostu trenowaliśmy cały rok. Na śniegu fantastycznie się jeździło po Lasku Wolskim. Właśnie. Panowie, przepraszam, że przerwę w tym momencie, bo o tych właśnie różnicach mamy rozmawiać, a największą różnicę, jaką zauważyłem w treningu kolarskim tamtych czasów i dziś, to dziś brak ostrego koła w okresie zimowym. Ja sam pamiętam, jak przygotowywałem się do triatlonu, Tadek Trochanowski, Tomek Zwoliński, pierwszą rzeczą, którą zrobili, kazali mi założyć na zimę ostre koło. Nie bardzo rozumiałem dlaczego, zrozumiałem później, że doskonaliłem technikę obrotu, ale w ogóle sam obrót i tak dalej. Później na wiosnę, kiedy przesiadłem się na przerzutkowy rower, okazało się, że odjechałem i był to odjazd naprawdę niesamowity. Panie trenerze, czy faktycznie dzisiaj
nie trenują zawodnicy na ostrym kole i dlaczego? To znaczy nie przynosiło to jakichś wymiernych korzyści? To jest tak, ja myślę, że warto zastosować ostre koło albo po prostu wykorzystać któryś z tych torów, który jeszcze nie został zaorany. Oprócz Pruszkowa mamy jeszcze tory w Łodzi, mamy jeszcze w Szczecinie, we Wrocławiu i chyba już wszystko. Krakowia zaorana. Krakowie niestety został zaorany, tak, a przepraszam, jeszcze Kalisz mamy jeszcze duży 500 metrów, w Radomiu zaorany. Do czego zmierzam? Ja myślę, że jeżeli szczególnie w kategoriach młodzieżowych, jeżeli szczególnie u tych takich żaków, młodzików do juniora młodszego, jeśli tam byśmy po prostu przyjeżdżali z dzieciakami i trenowali z nimi na torach, a naprawdę w tej chwili bardzo dużo klubów trenuje na torach, kiedy pojawi się od najmłodszych lat no taka pewna umiejętność takiego ładnego kręcenia na okrągło, bo to po prostu daje jazda na torze i w ogóle daje ostre koło, to wtedy ja bym mógł powiedzieć, że jeżeli chodzi już potem o juniora starszego czy elitę, to nie jest to aż takie potrzebne. Jednak przecież widzę, że ta wydatka napisała, że Leszek jeździł po śniegu i został mistrzem świata. Oczywiście, Sylwia, pozdrawiam cię serdecznie. Natomiast to prawda, ja do tego śniegu jeszcze za chwilę nawiążę, ale jeszcze chcę skończyć tą myśl, Andrzej, o którą pytałeś. Tak jak powiedziałem, w tych młodszych kategoriach powinno się o to zadbać. Jeżeli wtedy zawodnik zdobędzie dobre nawyki, to potem można sobie to odpuścić, ale od czasu do czasu warto do tego wracać. Ja pamiętam jeszcze z czasu mojego prezesowania, kiedyś wychodzę w Pruszkowie gdzieś 7 z minutami, bo miałem jakiś taki termin i patrzę, natykam się na Michała Kwiatkowskiego. Ja mówię, Michał, co ty tu robisz? To tak było chyba gdzieś z 2, no może z 3 lata temu. Już był mistrzem świata. Ja mówię, a on mówi, a przyjechałem sobie polatać po torze z młodymi, a to było gdzieś tam chyba w grudniu. I okazuje się, że on z tymi młodymi kolarzami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Torunia po prostu przyjeżdżał, wchodził sobie na 2-3 godziny na tor, jeździł po górze, miał świetny trening i to jest takie jak gdyby odnowienie, przypomnienie sobie po prostu tego pedałowania na okrągło. I to jest rzecz, która ja trochę ubolewam, bo ona jest zaniedbywana, ale ci trenerzy, którzy prowadzą młodzież i dzieciaki dzisiaj, to oni naprawdę wszyscy idą i starają się nauczyć dzieci jeździć na torze. My w tej chwili mamy Dolnośląską Akademię Kolarską, gdzie przyjeżdżają młodzicy i juniorzy młodsi z 7 dolnośląskich klubów. Jak gdyby wróciliśmy do tego, prawda? I już jakieś tam pierwsze efekty potem w tych wyższych kategoriach na pewno, jestem przekonany, się po prostu pojawią. Po prostu trzeba to robić. Ale oczywiście na poziomie elity niekoniecznie, chociaż najwięksi sprinterzy świata typu Gaviria czy Viviani chociażby z powodzeniem startują na torze i zdobywają tam medale zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i Igrzyskach Olimpijskich i w ogóle im nie przeszkadza potem walczyć w Tour de France o koszulkę najlepszego sprintera. Daniel coś chciał. Oj, Danielu, ale nie słyszymy cię. Daniel, nie słyszymy cię. O, teraz tak. Wiem, bo wyciszyłem, żeby wam nie przeszkadzać po prostu tym przyspieszonym tętnem. Skoro rozmawiamy o dzieciakach, o młodzieży, to ja tutaj zdradzę jakby backstage Run Forest Podcast. My prowadzimy to z podcasterem Skorykowym i z kolegą Dariem. Długie dyskusje na temat tego, kiedy można ocenić, że dany młody zawodnik, młoda zawodniczka mają talent do danej dyscypliny. Ja uważam, że to widać jak na dłoni przynajmniej już jak po jakichś 5 latach uprawiania sportu, na przykład w tenisie, bo to obserwuję. I w tym się specjalizuję oczywiście. I ja już widzę, kto mniej więcej będzie. Czy ja, powiedzcie mi panowie, jako wybitni fachowcy, eksperci, czy ja się mylę? Czy tak naprawdę, czy już to można stwierdzić, że ten kolarz ma ogromny potencjał na to, żeby zajść bardzo wysoko w wieku seniorskim?
Panowie, to zanim oddam głos, muszę doprecyzować, bo wczoraj kłóciliśmy się faktycznie na ten temat, ale nie dotyczyło to zawodników, którzy 5 lat uprawiają dyscyplinę, tylko kilka miesięcy czy rok. I dotyczyło to dzieci w wieku 10-12 lat. Ja stwierdziłem, że trener, który powie 10-letniemu dziecku czy 12-letniemu dziecku, że ma talent, to znaczy, że się nie zna na sztuce trenerskiej. Już oddaję głos. Ja w tej sprawie miałem dzwonić do Ministerstwa Sportu, ale niestety ministerstwo zostało odwołane. Nie ma ministerstwa. Panowie, cała nadzieja w was i nas. Bardzo proszę. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły waszego sporu. Powiem tak, rzeczywiście w momencie, kiedy zawodnik już jeździ 3-4 lata, to pewne rzeczy po prostu widać. I tak było w przypadku chociażby nawet Michała Kwiatkowskiego. Był to zawodnik, który no gdzieś już na etapie juniora należał do czołówki, był bardzo przebojowym zawodnikiem, miał bardzo wysokie parametry wydolnościowe i to samo było w przypadku wcześniej Joachima Halubczoka. Pewne rzeczy można było zaobserwować. To, co Danielu powiedziałeś, jest absolutnie fascynujące, jeżeli chodzi o kolarstwo. Ja powiem szczerze, że jeszcze kiedy byłem prezesem i kiedy wspólnie z kilkoma kolegami napisaliśmy Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, to jedną z takich przesłanek z mojej jak gdyby strony i taką olbrzymią ciekawością było to, żeby te wszystkie dzieciaki, które biorą udział w szkółkach w tym programie, żeby je badać i żeby po prostu obserwować i żeby te badania, tutaj mnie myślę Rysiek doskonale zrozumie, były tak zwane longitudinalne, prawda? Żebyśmy my w perspektywie na przykład 8-10 lat zobaczyli, jak się oni rozwijają i jak będziemy już mieli tych takich medalistów Mistrzostw Świata czy Europy, czy to będzie Tor Szosa czy MTB, to nie ma znaczenia, ale wtedy żebyśmy mogli wrócić do tamtych badań i zobaczyć, co oni sobą wtedy reprezentowali, żebyśmy mogli właśnie stworzyć taki, no, nazwijmy to model w wieku 8-10, może 8 za wcześnie, ale 10-12 lat, żeby można było widać, że to jest materiał na przyszłego kolarskiego mistrza świata, on czy ona, prawda, bo kolarstwo kobiet też się znakomicie ostatnio rozwija. No niestety Narodowy Program jeszcze gdzieś tam trochę się tli, ale trochę pod upad, tak bym to określił. No, ale Narodowy Program okazał się olbrzymim sukcesem, prawda, polskiego kolarstwa. Narodowy Program okazał się ogromnym sukcesem polskiego kolarstwa, który został wdrożony za waszych czasów z Andrzejem Piątkiem, tak? Tak, oczywiście, że tak, tylko że problem... Przyniósł mnóstwo medali polskiemu kolarstwu, tak, międzynarodowym. Tak, tylko że on niestety nie jest jak gdyby kontynuowany, rozwijany i korygowany, prawda? Bo ja wcale nie mówię, że ten pierwotny, który tam wspólnie wtedy napisaliśmy, był jedyny i właściwy i genialny, tylko po prostu zawsze życie to weryfikuje i można było to teraz poprawić. Dzisiaj niejako całkiem nieźle dają sobie radę szkółki, ale potem już gdzieś tam ten kolejny etap, ten taki właśnie kolarza między 19 a 23, bardzo istotny, bo okazuje się, że 19-latka może wygrać Roland Garros, a 23-latek może wygrać Tour de France, prawda? I tutaj no po prostu powinniśmy też się zastanowić, dlaczego my byśmy tego nie mieli zrobić u siebie w kolarstwie. Wacław, a powiedz mi, mogę napomknąć jeszcze do tej waszej dyskusji? Mianowicie, co o tych dzieciach, czy 10-12-latek, możemy powiedzieć, że jest utalentowany, czy nie? Jeśli sport, podejdziemy do tego tak, jeżeli kolarstwo jest sportem wytrzymałościowym, gdzie decydujące, dominujące jest maksymalne pochłanianie tlenu, no to trzeba popatrzeć, jak to w ontogenezie, w rozwoju osobniczym, kiedy to się rozwija. Mężczyźni, chłopcy, tak naprawdę dopiero po 17 roku życia mogą przyjmować maksymalne obciążenia. Wcześniej jeszcze ich układy adaptacyjne do wysiłku nie są w pełni funkcjonalne, nie są w 100% na odpowiednim poziomie. I teraz to wszystko należałoby również skorygować, czy posprawdzać, jak jest wiek biologiczny danego dziewczynki czy chłopca. Także w wieku 10-12 lat, moim zdaniem, nie możemy jeszcze powiedzieć, czy ktoś jest utalentowany, czy nie. Możemy powiedzieć, że
lubi wytrzymałość, lubi sporty wytrzymałościowe, a to może świadczyć o tym, że ma predyspozycję. Natomiast właśnie. Dopiero w tym 16, 17, 18 roku życia, kiedy jego VO2 max po odpowiednim treningu będzie maksymalne, możemy powiedzieć, czy się ktoś nadaje, czy nie. Bo są również takie przypadki, na przykład w bieganiu takie były, w kolarstwie pewnie też, że ktoś dopiero będąc w wieku 18 lat, 19, czy będąc w wojsku, zaczyna uprawiać sport, mając przeszłość jakąś tam ruchową i wychodził na najwyższe poziomy, na najwyższe pułapy. Nie wiem, czy teraz też taka sytuacja może mieć miejsce, czy nie. No właśnie, chciałem się zapytać Wacława, czy nabory do sekcji kolarskiej, albo inaczej, czy przygoda z kolarstwem te 30-40 lat temu zaczynała się w taki sam sposób jak dzisiaj? Czy to są ci sami chłopcy, już teraz i dziewczyny, które trafiają z ludowych klubów, czyli wiejskich klubów kolarskich, czy to w jakiś sposób ewoluowało? Czy to jest nadal ten sam trend chłopców, dziewczyn z prowincji, ze wsi, którzy właśnie wykazują chęć i tą odporność na warunki pogodowe i na wysiłek, na ciężką pracę, na chęć odniesienia w ogóle sukcesu, wybicia się? W latach 60., 70., ja myślę jeszcze 80., na pewno polskie kolarstwo bardzo mocno było jak gdyby oparte na ludowych zespołach sportowych, bo rzeczywiście w tamtym okresie to była taka no, szansa, żeby gdzieś można powiedzieć zaistnieć dla młodych no, chłopców, bo raczej wtedy jeszcze to kolarstwo kobiet praktycznie nie istniało albo było gdzieś tam w powijakach. Natomiast ja też z ubolewaniem wspominam tamten czas, bo we Wrocławiu chociażby w tamtym okresie, kiedy ja zaczynałem trenować w 69 roku, było 7 klubów kolarskich i te kluby kolarskie po prostu prowadziły ciągle jakiś tam nabór i ciągle... A skąd mieli rowery? Te kluby kolarskie wyposażały kluby. Zawodników w rowery? Kluby, znaczy generalnie było tak, że na początku trzeba było mieć swój rower, jak się przyjeżdżało na trening, ale jeżeli się gdzieś tam wykazało no, można powiedzieć, jakimiś tam dobrymi predyspozycjami, prawda, na treningach czy na pierwszych wyścigach gdzieś się dobrze zaistniało, to dostawało się dosyć szybko rower. Ja pamiętam, że jeszcze jako młodzik dostałem bardzo szybko Jaguara, a w ogóle jako junior to byłem przeszczęśliwy, bo w ogóle byłem jednym chyba z pierwszych juniorów w Polsce, który dostał rower Vaya. To był wtedy no, aluminiowy rower, po prostu no, cud marzenie. Zresztą Dolmel wtedy był tak wyposażony jak kadra Polski i jeździł Szurkowski, Brzeźny, Faltyn, Harucki w ogóle i w Dolmelu w tamtym okresie można było wystawić reprezentację Polski w zasadzie i powalczyć na wielu wyścigach. Także. A jak to teraz się odbywa? Jak dzisiaj trafiają zawodnicy do klubu? Dzisiaj jest trochę gorzej pod tym względem. Na pewno mamy ten system szkółek. Taka była zresztą, taki był mój zamysł i taka była idea, żeby po prostu ruszyć różnego rodzaju środowiska, żeby również w tych mniejszych ośrodkach pojawili się instruktorzy, którzy w ramach gdzieś lekcji pozalekcyjnych zajęć, żeby można było jeździć na rowerach, dlatego idea była taka, że te szkółki były wyposażane w rowery. Ja chciałem przede wszystkim, żeby to były rowery MTB, bo chodziło o to, żeby te dzieciaki jeździły bezpiecznie gdzieś tam po jakichś duktach leśnych, a nie po szosach, bo wiadomo, co się dzisiaj na szosach dzieje, jak jest niebezpiecznie i jakie mieliśmy wypadki niestety już w ostatnich latach, chociażby również śmiertelne. No i tak naprawdę to w jakiejś części się udało. Przodują tutaj mniejsze miejscowości, kluby z tradycjami, bardzo dużo szkółek jest na przykład w Kujawsko-Pomorskim, dużo szkółek jest w Wielkopolsce, nieźle jest w Dolnośląskim. To jest też tak, że niektórzy kolarze, bo mamy Akademię nie tylko Michała Kwiatkowskiego, ale Huzark Bike Academy chociażby tutaj na Dolnym Śląsku w Sobótce, to jest bardzo, bardzo mocny klub i też tam bardzo dużo dzieciaków trafia. Mamy też na przykład, nie wiem, Michał Podlaski też założył taką swoją szkółkę. Ale też chcę powiedzieć, że pod tym względem duże miasta były trochę gorsze, ale próbuję przełamać ten zły trend Błażej Maryż w Warszawie i warszawski klub kolarski naprawdę w tej chwili się rozwija, tak dalece się rozwija, że ostatnio zobaczyłem, że Błażej robi nabór do warszawskiego klubu kolarskiego we Wrocławiu. Zadzwoniłem do niego,
Ja mówię, panie Błażeju, my mamy WKK we Wrocławiu, czyli Wrocławski Klub Kolarski, my to trzeba by zaznaczyć, no ale okazuje się, że nasz lokalny klub jest mniej, że tak powiem, aktywny, no i oni stwierdzili, że dlaczego nie, to też będziemy próbowali założyć szkółkę we Wrocławiu, no i wiem, że tam są na jakimś tam etapie, także tutaj bardzo różnymi drogami się to odbywa, tak. No i na szczęście ta młodzież i te dzieciaki garną się, bo Polacy kochają kolarstwo. Tak. Wywołałeś temat warszawskich kolarzy, czy kolarzy wywodzących się z Warszawy. Ja tylko przypomnę, bo 30 lat temu podsłuchałem rozmowę Ryszarda Szurkowskiego na rondzie Babka, który jednemu z ojców tłumaczył, że ten jego utalentowany syn nic nie osiągnie, ponieważ ma metrykę warszawską. Ja to sobie wtedy zapamiętałem, odnoszę to samo do pływaków. W związku z tym coś w tym może być, że jednak szukajmy tych talentów. Jeżeli już mówimy o talentach właśnie w mniejszych ośrodkach, tak Daniel? My tutaj mamy, Daniel. Ja od razu wytłumaczę Andrzeja, ponieważ my tutaj jesteśmy podzieleni na tych, którzy myślą stereotypowo i tak, wiesz, nie idą za nowymi trendami. Andrzej właśnie jest przedstawicielem starej szkoły, myśli po prostu tak. Starej radzieckiej szkoły. Starej radzieckiej szkoły mistrzostwa sportowego. Ja starej dobrej radzieckiej szkoły. Ja staram się iść drogą współczesnych innowacji w sporcie. Nie zawsze nam to wychodzi na zdrowie, ale dzięki temu, że jest Ryszard z nami w Run for Us Podcast, zawsze ta prawda zostaje odnaleziona i mniej więcej zdanie, znaczy inaczej, nasze spory z Andrzejem zawsze wychodzą nam na plus. I ja tutaj chciałem szybciutko zadać Ci pytanie, zanim zgubię wątek, bo rozmawiamy tutaj o młodości, o ageizmie, o którym wspominaliśmy na początku, że tam Mats Wilander skrytykował Andiego Mareja, że w wieku 33 lat jeszcze zabiera miejsce na wielkich szlemach i młodym zawodnikom. Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że jak jesteś w stanie przejechać 100 kilometrów, to nadal czujesz się młody. Więc ja zakładam, że ty stówkę robisz po prostu, wiesz, do śniadania, więc jesteś młody. A my tutaj mamy narodowy program, słuchaj. I jeszcze druga sprawa, jesteś pasjonatem dziennikarstwa. My tutaj z Andrzejem otwieramy szkółkę dla młodych, zdolnych dziennikarzy. I serdecznie cię zapraszamy. Tak zwany kącik kolarski jest zawsze na propsie, mówiąc językiem młodzieżowym. Niedługo będziemy studiować gwarę młodzieżową z Andrzejem, żeby nie wyjść po prostu na nieinnowacyjnych podcasterów, także słuchaj, witamy cię serdecznie, zobacz jak zmieniło się życie Ryszarda Szulca, od kiedy został tak, ja teraz podcasterem. Tak, a propos kolarstwa, to kocham kolarstwo, kocham rowery, zacząłem od współpracy, jak sam zacząłem jako weteran, wtedy, znaczy weteran, miałem 30 tam kilka lat, zacząłem jeździć na rowerze, no to pierwsze, co chciałem zobaczyć, no oczywiście miałem pulsometr, no bo to było podstawą, chciałem zobaczyć, czym się różni taki amator jak ja, czym się różnią ci moi chłopcy, którzy u mnie w drużynie jeździli, od kadry Polski, na przykład od Sławka Barula, od tych zawodników topowych. No i poprosiłem wtedy Janka Mele, przyjechali na zawody do Myślenic, czy Sławek mógłby założyć Polara i tam jeszcze któryś. Chciałem zobaczyć, jak te wykresy wyglądają. No i co się okazało? Okazało się, że zarówno ja, zarówno ci chłopcy, Sławek czy Marek Galiński, wykresy tętna mamy podobne. Tyle, że oni jeździli bardzo szybko, my jeździliśmy trochę wolniej. Jaka jeszcze była różnica? Różnica jeszcze była taka, że ja wtedy sobie chciałem potrenować, no więc miałem tych młodych chłopaków, 16-17-letnich, miałem też dziewczyny, jeździliśmy razem na trening, jakiś bardzo mocny trening. Na drugi dzień ja to tak już słabo po tych schodach i noga nie podaje, natomiast oni, pyk, drugi trening mogą robić taki sam mocny, czyli regeneracja, czas regeneracji u amatora, u zawodnika, który ma niższą wydolność, słabszą wydolność, jest dużo wolniejszy. I teraz kontynuując ten wątek, że rowery to moja pasja, więc w tej chwili 100 kilometrów to nie robię. 30-40 maksimum. Mam Górala, mam Gravela, bardzo go lubię, no i szosę oczywiście na
rower taki miękki, to znaczy on jest specjalna konstrukcja, że wtedy mi już tak nie bolą plecy, nie wybijają mi się zęby, kiedy jadę po twardym. I jak jest piękna pogoda, to wtedy biorę tą szosę, a najczęściej to jeżdżę na gravelu, czasami na gralu, ale nie 100 kilometrów. Godzinę 30 tylko, maksimum. Ja tylko dla niedobrze powiem, że tą stówkę nie robię częściej jak raz w tygodniu, prawda? Bo też, też muszę mieć na regenerację. No, to szansę, no właśnie, jak jesteśmy przy regeneracji, bo przecież dzisiaj rozmawiamy o tych różnicach w treningu, czy zawodników, kolarzy, którzy ścigali się kiedyś i dzisiaj. Rozumiem, że ta regeneracja dzisiaj jest szybsza zawodników, dzięki temu mogą znosić większe wysiłki i większe obciążenia treningowe, no bo wszyscy wiemy, zupełnie inna dieta, kiedyś to się zupełnie inaczej jadło, tam wiem, że kolarze nawet potrafili jakiegoś schabowego ze sobą zabrać na wyścig, dzisiaj byłoby to praktycznie niemożliwe, nie mówiąc już o innych tam współpracy z fizjoterapeutami i tymi nogawkami, które regenerują podczas snu, czy tak, ta regeneracja pozwala dzisiaj tym kolarzom osiągać lepsze rezultaty. Ja myślę, że ona w tamtych moich czasach trenerskich była niedoceniana albo nawet niedoszacowana. To jest tak, że ja w pewnym momencie, kiedy jak gdyby analizowałem obciążenie zawodników, które im dozowałem, w pewnym momencie naprawdę zacząłem brać mocno pod uwagę również podróże i również ten czas na regenerację, prawda? I to i starałem się obserwować, właśnie analizując, jak miałem te zapisy, o których tutaj Rysiek wspominał, tętna i też tętna spoczynkowego, jak gdyby diagnozować też jakieś tam wczesne stany takie przeciążeniowe. Ale te różnice, o których, Andrzeju, mówiłeś, ja chcę wrócić tutaj i chcę wrócić poprzez pryzmat tego, co napisała Sylwia Brodawka a propos Lecha Piaseckiego, który jeździł po śniegu. Otóż myśmy rzeczywiście wtedy trenowali na śniegu, trenowaliśmy na rowerach, które były no takie niby szosowe, ale takie na jakimś specjalnym ogumieniu przełajowym, na przykład jakimś takim bardziej agresywnym. Często były to właśnie ostre koła, ale ostre koła były z jednej strony po to, żeby łatwiej się jeździło, a z drugiej strony też po to, że przerzutki na śniegu, jak gdzieś tam jechało się przy minusowych temperaturach, no po prostu nie dało się jechać na takim rowerze. Zmieniła się nam tutaj ten klimat, nam się trochę zmienił, jednak jest cieplej. Myśmy mieli grudzień i styczeń zawsze po prostu zimę i to, co na pewno się zmieniło, bo ja śmiem twierdzić, że my dalej ćwiczymy, korzystamy z metody ciągłej, interwałowej, powtórzeniowej, gdzieś z jakichś kompilacji tych metod, szukamy ciągle gdzieś tego optymalnego obciążenia dla zawodnika. Myślę, że jedna rzecz, z której można powiedzieć, ja bym się dzisiaj wycofał, to to, że myśmy wtedy właśnie ze względu na taki, a nie inny klimat po prostu biegali. To, co napisał któryś chyba z tutaj słuchających panów, że te trenażery są dobre, kiedy się wraca po pracy, kiedy są na jesieni, w zimie krótkie dni, kiedy nie można za bardzo wyjechać na rower, bo by było niebezpiecznie, i trenażer wtedy dzisiaj jest przydatny. Myśmy trenowali na cykloergometrze, ale żeby wyjść przy złej pogodzie na zewnątrz, to po prostu wtedy biegaliśmy. Ci, co umieli, biegali na nartach. I myśmy też grali w piłkę na śniegu. Tego bym też dzisiaj nie zrobił, ze względu na to, że niestety ta piłka no, jest taka trochę czasami, można się bać kontuzji, prawda? A myśmy wtedy próbowali gdzieś tam na tym śniegu grać. Ale żeby nie było łatwo, to pamiętam taką akcję z Lechem Piaseckim. Graliśmy w Wiśle, to było właśnie, w ośrodku startu. Tam było duże boisko, takie pełnowymiarowe. I ja, żeby utrudnić moim kolarzom grę, w zależności od tego, ile oni ważyli, zakładałem im kamizelki z obciążeniem po prostu. I oni z tym obciążeniem biegali, prawda? Po tym śniegu, tak mniej więcej śniegu było po łydki, oczywiście ta piłka też się tam słabo biegała. I pamiętam taką akcję, graliśmy z Lechem Piaseckim w przeciwnych drużynach, no i gdzieś był taki daleki wykop i wystartowaliśmy razem do piłki. I ja, ponieważ byłem bez tej kamizelki, to biegłem szybciej od Lecha. I jak Lech zobaczył, że ja go wyprzedzam, jestem bliżej piłki, to w pewnym momencie przeklął, przepraszam, powiem kolokwialnie, a cholera, zrzucił tą kamizelkę i błyskawicznie mnie wyprzedził, dobiegł do tej piłki po prostu i podał do swojego kolegi, prawda? Także po prostu na tego typu akcje robiliśmy. Dzisiaj bym tego nie zrobił. Ale, drodzy panowie, myśmy wtedy robili na przykład coś, co ja nazywałem w swoich zapiskach quasi-aerobik. Czyli brałem po prostu magnetofon, szliśmy na matę,
Tam wtedy trenowali judocy i zapaśnicy, były takie maty. Nieraz nawet prosiłem Leszka Ciotę, ówczesnego trenera kadry zapaśników, żeby poprowadził z chłopakami trening. I ja im robiłem trening w zasadzie rozciągający, albo z obciążeniem własnym na tej macie. Pamiętam, że mnie przeklinali. Również Zenek Jaskuła przeklinał. A po co mi to taki trening? Po co ja mam się rozciągać? Minęło kilka lat, Zenek już był zawodowcem, był w trzeci w Tour de France, spotkaliśmy się i mówi, no trenerze, my dzisiaj stretching to wszystko obowiązkowo robimy, prawda? No. Myśmy to robili w 85 roku, słuchajcie. No właśnie, panie trenerze, jak jesteśmy przy takim wątku ogólnej sprawności sportowca, to czym, bo dzisiaj mamy temat tych różnic, to czy dzisiaj kolarz jest bardziej wszechstronnie wytrenowany w stosunku do kolarzy sprzed kilkudziesięciu lat, sprzed ćwierć wieku, dwóch dekad? Ja myślę, że to jest trochę takie osobnicze. Ja bym powiedział, pamiętam taki filmik z internetu, który gdzieś jakieś chyba 2-3 lata temu widziałem, trzykrotny mistrz świata Peter Sagan, jak ćwiczył na siłowni, kiedy w szpagacie takim, no, prawie to nie był pewien szpagat, kiedy miał, był w takim, takie ćwiczenie, był pochylony do przodu i po prostu miał taki chyba 20-kilogramowy odważnik i wykonywał z nim ćwiczenia. Naprawdę niesamowita siła, niesamowita sprawność, rozwój po prostu wszystkich partii mięśniowych i ta sprawność, którą widać u niego na rowerze, ale on też szedł i się rozwijał, między innymi startował MTB, przecież on próbował wystartować w MTB w igrzyskach, prawda? Także tutaj no, jedna z gwiazd dzisiejszego peletonu Van Aert wyszedł na przykład z przełaju kolarskiego, z krosu. Zresztą cyklokros w krajach typu Belgia, Holandia no jest nieprawdopodobnie rozwinięty. I tutaj trzeba przyznać, że ja wrócę do tego wątku, co powiedziałem, że te dzieciaki, ci juniorzy, młodsi, młodzicy, oni powinni się ścigać wszystko. I tak naprawdę powinni jeździć na torze, powinni jeździć na szosie, powinni jeździć jak trzeba na MTB. Michał Kwiatkowski, jak kończy sezon, robi sobie 2-3 tygodnie przerwy, a potem pojawia się na siłowni w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu i rozpoczyna jeździć na jakim rowerze, panowie? Na gravelu. I on jeździ na gravelu, jeździ sobie gdzieś tam w teren, ciężki teren, gruba opona. No i to jest to samo, co myśmy kiedyś nazywali z Rysiem Szurkowskim w naszych zapiskach zabawa rowerowa. Brzmi niewinnie, ale po 2,5 godzinach zabawy rowerowej zawodnicy w hotelu Imperial, którzy mieszkali na drugim piętrze, na pierwszym siadali na przystanek, bo nie mogli na to drugie wejść. Taka prawda. Wiem, pamiętam te treningi w Zakopanem, bo obserwowałem wtedy trenera i tą złotą naszą reprezentację, srebrną, dobrze, niech będzie, z Halubczokiem złotym. Kiedy napadało tego śniegu nie do połowy łydki, ale do kolana, kolarze nie wyjechali wtedy na szosę, tylko trener przygotował mi taką trasę w okolicach Cosła, nawet w samym Cosie, przełajową, i jeździli chyba 2 godziny w małym kółeczku. Ileż oni mieli cierpliwości i samozaparcia po tym śniegu, ale oczywiście też podziwialiśmy umiejętności techniczne tych kolarzy, jak sobie wspaniale radzili. To był chyba właśnie 89 rok, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, 88 rok albo 87, już dokładnie nie jestem w stanie przypomnieć sobie daty, ale któryś z tych lat właśnie to tak było. Ja spotkałem kolarzy, jako byłem trenerem lekkiej atletyki w Wawelu Kraków i byliśmy w Krynicy na zgrupowaniu zimowym, albo koniec listopada, ale już był śnieg, no i kolarze też byli. Także widziałem, jak jeździli, po prostu spotykaliśmy się gdzieś tam na ulicy. Daniel. Znowu go nie słyszę. Daniel, czy ty słyszysz? Nie, musisz się włączyć. Dobrze, ja cię włączę. Ja cię włączę. O. Już jestem. Mhm. Andrzej mnie po prostu wyłącza. Słychać, już teraz słychać, jest włączony. Słuchajcie, padło tutaj takie hasło, ja miałem akurat pytanie pod to hasło właśnie zrobione. Te obserwowanie techniki zawodowych kolarzy. No każdy amator, to będzie pytanie amatora. Każdy amator, który ogląda zawodowców i uprawia sobie amatorsko daną dyscyplinę, tenisista ogląda Igę Świątek, Rafę Nadala i Federera, próbuje wykonać te same ruchy na korcie, oczywiście mi się to nigdy nie udaje i się prawdopodobnie nie uda. Wacław, czy ty, jako człowiek, który wie wszystko o kolarstwie, czy ty, oglądając kolarzy,
zawodowych. Dziś patrzysz na ich technikę, porównujesz sobie, patrzysz, o, ten jedzie tak, jak powinien jechać, ten co ma jakiś niedopracowany element w technice, czy w ogóle coś takiego istnieje? To znaczy istnieje na pewno ta sfera techniki w kolarstwie. Jeśli chodzi o kolarstwo zawodowe, raczej oni są naprawdę, mają i fantastycznie dobrany sprzęt, i już nie wspominam o wszelkiego rodzaju bike fittingach i częstych wizytach gdzieś w tunelach aerodynamicznych, szczególnie kiedy się szykują do tych czaskówek najlepszych na świecie. Dlatego tutaj rzadko się zdarza, żeby kolarz zawodowy miał mankamenty techniczne. Jeżeli one są, to tylko i wyłącznie można je zauważyć na jakichś trudnych, długich zjazdach, prawda? Tak, tam, gdzie szczególnie są na przykład trudne warunki atmosferyczne, kiedy jest po prostu ślisko. I tutaj kolarze, ci, którzy wyrośli na przykład z błota, w Polsce na przykład Czarek Zamana czy Marek Leśniewski, to byli kolarze, którzy, szczególnie Czarek, który wyszedł, był bardzo dobrym przełajowcem. On na przykład bardzo sobie chwalił jazdę w deszczu i szczególnie wtedy, kiedy były zjazdy, to potrafił tam naprawdę cuda na tych zjazdach robić. I wielu kolarzy, którzy dzisiaj się ścigają w peletonie zawodowym, którzy przeszli w młodości tą szkołę właśnie taką, albo trochę przeszli przez przełaj, albo przez MTB, to bardzo dobrze sobie dają radę i tutaj raczej tych mankamentów technicznych u nich nie ma. Zenek Jaskuła był takim kolarzem, który bał się trochę zjeżdżać i to było widać na tym Tour de France, gdzie zajął trzecie miejsce, że na zjazdach on tak zawsze trochę lekko odstawał, ale to było wynikiem tego, że jako junior w Austrii kiedyś miał po prostu ciężki wypadek, bo samochód na niezabezpieczonej dobrze trasie mu wyjechał i on po prostu wpadł na ten samochód. Natomiast Rafał Majka na przykład, który tutaj gdzieś też padał wśród naszych słuchaczy, o niego pytanie, on trochę gorzej zjeżdżał. Ale być może to, że gorzej zjeżdżał, uratowało go na igrzyskach w Rio, bo on przecież nieco odpuścił Nibalego i dzięki temu, że go odpuścił, to pierwszy kolarzy się przewróciło, a on zjechał na dół, prawda? No dobrze, Fulsang z Van Ameretem, mówiąc po kolarsku, go dopadli, ale brązowy medal i tak mu przypadł w udziale i chwała mu za to, że to jest ciągle znakomite i fantastyczne miejsce, ale Rafał się troszkę poprawił się troszkę też w tych zjazdach, genialnie zjeżdża Michał Kwiatkowski, prawda? To jest kwestia pewnego nawyku, to jest kwestia umiejętności, które kolarz powinien nabyć nieco wcześniejszym etapie rozwoju. Dlatego wszelkie drużyny zawodowe wyłapują te utalentowane zawodników bądź zawodniczki i mają swoje drużyny te rozwojowe, te developmenty i te developmenty po prostu tych najlepszych potem dostarczają do tych drużyn proturowych i to jest jak najbardziej normalna i naturalna droga, ale tą technikę powinien kolarz czy kolarka nabyć jednak w tym wczesnym okresie rozwoju, na etapie, ja śmiem twierdzić, młodzika, juniora, nawet młodszego. Panowie, moje przedostatnie pytanie, bo widzę, że my do 4 rano moglibyśmy tutaj spokojnie rozmawiać o kolarstwie i o sporcie, co mnie bardzo oczywiście cieszy, bo uwielbiam to robić i uwielbiam to robić szczególnie, kiedy mogą posłuchać nas miliony widzów i słuchaczy przed ekranami telewizorów i monitorów, ale przedostatnie, czy różnią się metody, a przede wszystkim środki treningowe, czy różnią się w dzisiejszych czasach, czy dużo się różnią, czym się różnią od tych, które stosował trener Wacław, na przykład Skaru? Ja miałem taką historię pewnie z 3 lata temu, kiedyś polecieliśmy taką grupą tutaj wrocławskich ekskolarzy z Jankiem Faltynem, z Heniem Haruckim. Polecieliśmy taką grupą wrocławską pewnie z 20 osób na Majorkę. I pamiętam, że tak w ostatniej chwili się zdecydowałem i nie miałem tam zarezerwowanego roweru, a nie chciałem po prostu brać swojego, bo zawsze boję się, że gdzieś coś tam sobie uszkodzę w samolocie. No i zadzwoniłem do Jakuba Pieniążka, który mieszka na Majorce i zapytałem się go, czy mógłbym jakiś rower pożyczyć. On mówi, a dobrze się składa, bo ja mam nowy, mogę ci dać ten, na którym teraz nie jeżdżę. No i Kuba mi pożyczył ten rower. Ja mówię, Kuba, przyjechałbyś na trening, byśmy pojechali. Pojechaliśmy razem na trening. 3,5 godziny naciągnąłem go na taką rozmowę na temat właśnie treningu. I ja mogę po tej rozmowie z Kubą, który no przecież na etapie Pro Touru pracował teraz przez ostatnie 2 lata, bo wszystkich polskich kolarzy w drużynie CCC prowadził chociażby i ma też swoje doświadczenie, ale nie tylko.
Zresztą też z paralimpijczykiem, przecież naszym znakomitym, wielokrotnym medalistą Wilkiem pracował. Doszedłem do wniosku, że nie zmieniło się. Prawie nic się nie zmieniło. To znaczy to, co powiedziałem wcześniej. Ja bym dzisiaj nie dał kolarzom kopać piłki, prawda? Albo biegać. Z bieganiem na nartach to bym się wstrzymał, bo ci, co lubią, to bym im nie bronił, bo Maja Włoszczowska do dzisiaj, jak może, to biega i się przygotowuje i to jest bardzo fajny trening wytrzymałościowy, jakby nie powiedzieć na świeżym powietrzu, bo to jest kwestia warunków atmosferycznych, zewnętrznych, prawda? Natomiast na pewno zmieniła się jedna rzecz. Metody rejestracji obciążeń po prostu poszły tak nieprawdopodobnie do przodu, że jak ja sobie przypomnę, Ryszard, tego pierwszego Polara, którego miałem w ręku z tą skrzyneczką, którą tak. wtedy musiałem własną krwią podpisać w COS-ie i jak przyjeżdżałem tak. do domu i ją zawsze stawiałem w sypialni. Tak, Polar Sport Tester i taka słynna walizka do analizy, wydruk. Ja zawsze jak przyjeżdżałem, to miałem torbę i miałem tą skrzyneczkę i stawiałem ją tak, w sypialni. Tak. Moja żona mówi za pierwszym razem, jak nie wiedziała, co to jest, nie? Co ty masz takiego cennego? Ja jej pokazałem i ona mówi, coś to tam gdzieś postaw przed pokojem. Ja mówię, nie, kochanie, to ja muszę na to uważać. To było drogie. Program, bo tylko dwie wtedy w Polsce były takie, podobno. No i tak. to... Jeżeli mogę się wtrącić, a propos tych zmian treningowych i to, co się zmieniło, to ja patrząc, z dystrybutorem Polaraz jestem od prawie 30 lat, 20 kilku lat i śledzę cały czas, jak zmieniają się funkcje zegarków, jak się zmienia to wszystko, co tak naprawdę jest potrzebne w sporcie, bo Polar zawsze jest skierowany ma doradzać zawodnikowi, doradzać trenerowi. I to, co Wacek już powiedział, że nie doceniał wtedy regeneracji. I wydaje mi się, że o ile metody treningowe, te wszystkie różne środki treningowe niewiele się zmieniły, natomiast poszła technologia, a co za tym idzie, sposób regeneracji i precyzyjnie dzięki tym wszystkim technologiom, precyzyjniej możemy trafiać w superkompensację, precyzyjniej możemy dobierać obciążenia i precyzyjniej możemy celować z formą. Zrobienie testu wydolnościowego to jest nic, możemy robić od zaraz. Pomiar mleczanu, nic, mamy w kieszonce maszynkę, mierzymy. Nadajnik, zegarek, tętną, nic, błysk. Trener może mieć na telefonie, a zawodnik jedzie przed nim. Po prostu ta technologia, to wszystko, ta ilość informacji z kolei wymaga wiedzy od trenera, od zawodnika, żeby te informacje wykorzystać w właściwy sposób. I wydaje mi się, że to się bardzo dużo zmieniło w sporcie. Mamy coraz więcej informacji na temat szybkości, mocy, watów, parametrów fizjologicznych, jakości snu, tak jak Wacek mierzył sam, ja również dawałem zawodnikom, oni żelem smarowali nadajniki, wstawali rano, patrzyli, jakie było tętno i wiadomo było, dlaczego Sławek Barul nigdy nie wygrał nic za granicą, no bo po prostu nie spał. On po prostu tak się denerwował, taki miał stres przed zawodami, że nie spał. A Marek Galiński spał, najlepsze, nie było żadnego problemu, dlatego zaliczył 4 Igrzyska Olimpijskie i był dobrym zawodnikiem. W tej chwili ta funkcja pomiaru tętna jest dostępna w każdym zegarku. I zawodnik amator może to sobie włączyć i obserwować, czy spał dobrze, czy nie, i porównać to, co mu mówi zegarek, a jakie jest jego samopoczucie i jak siądzie na rower i zobaczyć, czy noga podaje, czy jest pusta, czy pełna. Także to są, myślę, że w regeneracji i w tych informacjach z technologicznych urządzeń jest przede wszystkim, tu jest różnica i to różni współczesne kolarstwo, współczesny sport i ten sport, który był kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Już oddaję głos Danielowi. Ja tylko chciałem tutaj naszemu realizatorowi powiedzieć, że jeżeli będzie robił podcast, a będzie robił podcast z dzisiejszego materiału, to ostatnie dwie wypowiedzi i trenera Wacława Skarula i trenera Ryszarda Szula są jakby gotowymi materiałami, czy wybierze sobie fragmenty do zapowiedzi i kiedy ta zapowiedź z tych dwóch wypowiedzi powstanie, to jestem pewien, że kolejne tysiące słuchaczy będą chciały wysłuchać całego podcastu do samego końca, od deski do deski. Daniel, oddaję ci głos. Ja tylko chciałem właśnie tutaj jakby w kwestii dopowiedzenia powiedzieć, że trenerzy
będą teraz masowo studiować statystykę, modele statystyczne i ekonometryczne, także żeby pójść za technologią. A druga sprawa, to my ten materiał natychmiast wysyłamy teraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tam teraz jest sport, żeby ten materiał był tam na głównej półeczce z napisem sport, wiedza, edukacja. Daniel, ostatnie pytanie do trenera. Ostatnie wyczerpałeś. Pytanie do trenera. Znaczy, ja mam jeszcze mnóstwo pytań, których nie zadałem. A ja jeszcze no będę mógł też. A oczywiście. Ja też jeszcze będę mógł. No oczywiście, że tak. Każdy ma po jednym pytaniu. Każdy ma po jednym pytaniu, a pozostałe, słuchajcie, drodzy panowie, w drugim odcinku za kilka tygodni. Doskonale. Wacek, kiedy dołączysz do drużyny podcasterów Run Forest Podcast? Żeby zrealizować swoje marzenie dziennikarskie. Skąd ty wiesz, że ja mam takie marzenie, Daniel? Zaczynam się bać. No. Tak, to prawda. Pytałem tu i tam. To prawda, muszę powiedzieć, że takie trochę ciągotki czasami mam. Gdzieś siadam, żeby coś napisać. Teraz zresztą się też przymierzam, bo tutaj jeden z kolegów mnie zainspirował takim tekstem a propos naszego kolarstwa i tego naszego, niestety użyję sformułowania, nieszczęsnego Polskiego Związku Kolarskiego. No ale to jest jeszcze przede mną. Wiesz co, Daniel? No, myślę, że po dzisiejszym spotkaniu to chyba jestem gotowy. Jeżeli uważacie, bardzo że dziękuję. To jest ok, no to powiem tak, welcome. Słuchaj, witamy na pokładzie, powiem tak, zawodowo. Ryszard teraz. Ja teraz tak, zanim jeszcze zadam Wackowi pytanie, napisał tam ktoś, że jak to jest możliwe, że skoczek narciarski jest kolarzem. Otóż można mieć VO2 Max i również wysoko skakać. I teraz jeżeli skoczek, a równocześnie ja jeszcze nawiążę do wątku, mówiłem o tych parametrach długościowych UDA, że robiłem również badania w Polskim Związku Narciarskim i na skoczkach narciarskich i na biegaczach narciarskich. I tam u tych najlepszych również wskaźnik udowy, czyli to długie udo było. I teraz jeżeli skoczek narciarski miał długie udo, to powodowało, że potem będąc, siadając na rower, to udo, on wywierał w łatwy sposób duży nacisk na korbę. Nie kosztowało go to tyle sił, po prostu miał takie dobre dźwignie, że prosto mówiąc, nie męcząc się, naciskał mocno na pedały. I całkiem prawdopodobne jest, że on mając duże VO2 Max, będąc skoczkiem narciarskim, mając te długie uda, przez to miał skoczność i mógł skakać, a potem uaktywnił sobie to swoje VO2 Max i został kolarzem. Tylko tak sobie mogę to wytłumaczyć, bo naprawdę trzeba by go zbadać i zobaczyć. A teraz jeszcze do Wacka. Mam takie pytanie, mianowicie obracasz się w środowisku amatorów kolarskich. I zapewne wiesz, że amatorzy kolarscy to są ludzie, którzy, szczególnie tak zwani mastersi, oni będą dyskutować, czy on był 84, czy on był 85 i on będzie składał protest i oni będą się tak... Oczywiście mają najlepszy sprzęt. Pamiętam, kiedy Sławka Barula spytałem, Sławek, a na czym ty jeździsz? A on mówi, a nie wiem, co mi tam dali. Nie wie, jaki od sponsora miał rower. A my wtedy podniecaliśmy się, taka grupa i tak dalej. I teraz wszyscy amatorzy, mastersi chcą nadążyć z technologią i z treningiem za zawodowcami. Trenują, zajeżdżają się, moim zdaniem, przemęczają, zamęczają i nic z tego nie ma. Powiedz tak, żeby wszyscy amatorzy słyszeli, jaka jest różnica między treningiem amatora a treningiem zawodowca? Jak powinien według ciebie trenować amator, masters, po to, żeby być zdrowym i mieć przyjemność z tego? Ja myślę, że punktem wyjścia, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, jest to stwierdzenie, które chciałbym powiedzieć. Są w życiu pociągi, które podjeżdżają tylko jeden raz. To znaczy, że jeśli w odpowiednim momencie nie rozpocznie się tego treningu, prawda, w wieku tych, nawet jeżeli to jest relatywnie późno, bo chociażby Uwe Ampler, kiedyś też znakomity kolarz, który rozpoczynał od kariery pływackiej,
tutaj Roglicz był skoczkiem narciarskim, no ale jednak się przesiadł w pewnym momencie na ten rower i zrobił to w wieku tam powiedzmy sobie 16, 17, 18 lat, może najdalej, prawda? I teraz ja myślę, że to jest ten moment, w którym jeszcze można wejść na bardzo wysoki pułap, jeżeli chodzi o wszelkie parametry fizjologiczne. Natomiast w momencie, kiedy rozpoczynamy zabawę w kolarstwo, mając 30 parę lat, a może i 40, kiedy rozpoczynamy z tego relatywnie niewysokiego pułapu VO2 max, kiedy no musimy jeszcze popracować nad siłą, wytrzymałością i szybkością, to po prostu nie da się tego zrobić na tak wysokim poziomie, jak w przypadku kolarzy zawodowych. Taka jest po prostu prawda. I to myślę, że kolarze amatorzy muszą zrozumieć, bo ja tak w rozmowach nieraz często stawiam taką tezę, że wygrać to nie zawsze znaczy być pierwszym, bo wygrać można też ze swoją słabością i jeżeli ja będę miał progres, na przykład, ja sam kiedyś dałem taki progres, pamiętam jak Czesiek Lang robił w Bukowinie i pierwszy raz po dłuższej przerwie, kiedy nie siedziałem w ogóle prawie na rowerze, pojechałem na tą trasę i męczyłem się przez ponad 3 godziny i z buta, za przeproszeniem, pod te wszystkie ciężkie podjazdy trzeba było podejść, to powiedziałem sobie, nie, ja tu jeszcze wrócę i za 2 lata wróciłem i przejechałem to tam 2 godziny z małym groszem, prawda, i nie schodząc z roweru. Można te pewne rzeczy zrobić do pewnego stopnia, no ale niestety, Ryszard, oboje wiemy, że potem z wiekiem pojawiają się pewne bariery, które są po prostu trudne do przeskoczenia. I ja ostatnio spotkałem, w Warszawie pracowałem i spotkałem takiego faceta, który, przepraszam za brzydkie określenie, pasjonata kolarskiego, który mnie zaczepił przy śniadaniu, bo tak jakoś się zgadaliśmy, okazało się, że on się wspinał i miał absolutnie na pewno wysoką wydolność organizmu. Jeździł na rowerze, robił 8 do 10 tysięcy rocznie, to jest naprawdę, to jest całkiem duży dystans, no ale pojechał tam jakiś wyścig w Tatrach i mówi, że się czuje bardzo zmęczony. I mówi, co ja mam zrobić, bo teraz mam mieć następny wyścig. Ja mówię, nie jedź na ten wyścig, odpocznij, daj sobie chwilę czasu, daj sobie ten czas, wyjedź sobie na jakąś przejażdżkę, prawda, nie jedź na żaden wyścig, odczekaj te 2 tygodnie, bo to ma ci dać radość. To jest tak jak u Igi Świątek. Ona gra, bo ta gra jej przynosi radość i przy okazji wygrywa, prawda? No więc to jest absolutnie fantastyczne. Myślę, Rysiu, że no nie wiem, na ile cię to satysfakcjonuje, ale myślę, że chyba tak jest, tak? Tak, masz rację. Ja dlatego przekornie zadałem to pytanie, bo bardzo często dostaję czasami maile, czasami ktoś zadzwoni i chcę, żeby udzielić jakichś porad, wskazówek, ale każdemu się wydaje, że ma wybitne predyspozycje i każdy się przeszacowuje i każdemu się wydaje, że może jeździć po 2-3 godziny, robić 100-120 km fantastycznie się czuć i robić tak codziennie. No niestety nie da się. Starzejemy się, po prostu starzejemy się i to, co powiedziałem na początku, opowiadałem o tym czasie regeneracji, no to niestety ten czas regeneracji z wiekiem się wydłuża. I tak jak kiedyś się zgłosił znowu do mnie Sławek, on wtedy był najlepszym kolarzem górskim w Polsce i przełajowym zresztą, 13-krotny mistrz Polski, i mówi, co zrobić, bo jest taki zmęczony, nie idą mu te wyścigi, a musi teraz coś wygrać, bo sponsora szuka na przyszły sezon. Zrobiłem mu testy, okazało się, że jest totalnie przemęczony, przetrenowanie parasympatyczne, na tętno nie wychodził, wszystkie parametry obniżone i mówię mu, musisz odpocząć. Mhm. On mówi, no kurde, jak odpocząć? Jak ja muszę iść na trening, pokazać młodym, jest sekcja, muszę pokazać młodym, że trenujemy. No i niestety dochodzi taki moment, że rzeczywiście trzeba odpocząć. I to mówię do amatorów. Ja jeszcze wejdę ci w słowo, a propos tego, czytałem w ubiegłym roku taką pracę Rafała Chybisza, który dość dużo publikuje i pisze na bazie badań z kolarzami MTB, gdzie on wykazywał w tej pracy, że jak gdyby można różnym właśnie, on tam się odwoływał do treningu tego hit i sit, tego takiego mocnego interwału, gdzie bardzo wyraźnie powiedział, że przyrosty VO2 max na kilogram masy ciała są tym większe, im większa jest wcześniej zbudowana baza wytrzymałościowa, bo ci kolarze, to był też taki 9 miesięcy trwały te badania i ci kolarze robili bardzo rozbudowany trening wytrzymałościowy, a potem robili ten intensywny trening właśnie tymi 2 metodami. I też istotnym elementem, jeżeli chodzi o końcowe przyrosty VO2 max na bazie tego treningu interwałowego,
zależały od bazy. Czyli jeżeli taki, który rozpocznie w wieku 30 paru lat, ma taką bazę, myślę, że nie większą jak te 40 parę mililitrów na kilogram masy ciała, nawet jeżeli przez dietę zejdzie z masy i będzie miał 50, to on z tych 50, powiedzmy, że się poprawi o te kilka procent i będzie miał te 50 parę. Ale jeżeli się kolarz rozwija od tego 16-18 roku życia i zaczyna z 60 paru, potem ma 70 parę, no to jak ma te 70 par, to jest dobry, prawda? A ci wybitni mają 80, prawda? Czyli tutaj są po prostu te bariery i na to trzeba z tej perspektywy spoglądać. Ja dlatego wszystkich kolarzy amatorów, ja nie chcę ich w jakiś specjalny sposób hamować, ale po prostu staram się ich uczulać na pewne rzeczy i myślę, że z tymi, z którymi się spotykam i tak trochę dłużej porozmawiam, to jednak ich przekonuję, żeby walczyli z własnymi słabościami, a żeby niekoniecznie jak gdyby... No, starali się naśladować mistrzów. Naśladować, tak. W treningu przede wszystkim. Dokładnie. Panowie, powolutku będziemy zmierzali ku końcowi, a tak naprawdę kończyli już program i pozostało mi zadać ostatnie pytanie. Bardziej może takie trochę osobiste. Kiedyś w wywiadzie przeczytałem, że o zwycięstwie w kolarstwie, Wacław, napisałeś, decyduje bardzo często przypadek, albo przypadek decyduje o tym, że nie wygrywamy. Jaki przypadek sprawił, że przestałeś mieć radość z bycia trenerem kadry narodowej kolarstwa, w której osiągałeś niebywałe sukcesy i ta perspektywa kolejnych sukcesów też była w poczekalni. Co takiego wydarzyło się, co spowodowało, że zaprzestałeś pracy jako trener kadry? To jest trudne pytanie rzeczywiście. Ja muszę powiedzieć, że w 92 roku, kiedy wróciliśmy bez medalu, to były miejsca punktowane, bo te miejsca w ósemce się liczą. Dyscyplina była rozliczona. Ja przed igrzyskami zapowiedziałem w Polskim Związku ówczesnemu prezesowi Zbyszkowi Rusinowi, że no, chciałbym zakończyć. Było to zaskoczenie dla wielu moich kolegów w Polsce, ale stwierdziłem, że skoro udało mi się jako trenerowi zdobyć, no, można powiedzieć, te laury, takie medal olimpijski z zawodnikami, Mistrzostwo Świata, bo ta tęczowa koszulka była absolutnie dla mnie bardzo ważna, żeby ten mój kolarz mógł tą koszulkę założyć, to ja sobie zaplanowałem wtedy, że być może wrócę, ale w jakiejś innej funkcji. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda za granicą, wyjechałem za granicę i kiedy no, troszkę się ustabilizowałem, to ja też po prostu osobiście, że tak powiem, wtedy mojej żonie mogę powiedzieć, że szukam właściwego słowa. No po prostu powiedziałem jej, że rzeczywiście wrócę po to, żeby być troszeczkę dłużej z rodziną i też chciałem spróbować swoich sił gdzieś indziej. Ja potem przez 20 parę lat pełniłem dość poważne funkcje, można powiedzieć takie dyrektorskie w instytucjach finansowych, gdzie no jako szef sprzedaży dużej firmy odpowiadałem za kilka tysięcy sprzedawców, kilkudziesięciu dyrektorów i dosłownie setki milionów złotych obrotu i to mi dawało też dużą satysfakcję i muszę powiedzieć, że tamta praca bardzo była podobna jak praca z kolarzami, prawda? Bo jak się zrobił w jednym roku wynik, jak jest się szefem sprzedaży, to już ten wynik nie był ważny, tylko trzeba było robić w następnym roku nowy wynik, prawda? I ja byłem do tego przyzwyczajony i być może pamiętam wtedy na rynku 10 szefów sprzedaży, największych wtedy firm, 5 było po AWF-ie, a tylko 5 było po ekonomicznych. Nasi górą. To ja to spójrz. W każdym razie ta kariera też mnie interesowała i między innymi dlatego dzisiaj jestem również trenerem biznesu, ale ciągle czuję się trenerem kolarstwa i ciągle gdzieś ten zawód, mogę powiedzieć, uprawiam, bo chociażby w ramach Dolnośląskiej Akademii Kolarskiej. A teraz mam dwie propozycje współpracy takiej, można powiedzieć, trochę trenersko, takiej konsultacyjnej z dwoma takimi grupami, które gdzieś tam się rodzą i rozważam poważnie, żeby po prostu też trochę to robić, bo jeszcze ciągle tak jak, dziękuję Ci Danielu, że to zauważyłeś, jak tą stówkę jeszcze sobie przelatuję, jak siadam na rower, to znaczy, że energia jest i można się zabierać również na rzeczy, które jeszcze wymagają trochę większego poweru i energii. Ja no i dzisiaj jeszcze otrzymałeś propozycję pracy w Run Forest Podcast. Dla młodych talentów dziennikarskich.
To jest bardzo miła, muszę wam powiedzieć, propozycja, za którą wam naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli będę mógł sprostać, Daniel, to ja się wpraszam do ciebie na jakieś takie małe konsultacje, bo tutaj jako doświadczony trener wiem, że feedback zawsze jest bezcenny. Bardzo proszę. Służę całą swoją wiedzą i doświadczeniem. Oj, uprzedzam, bo to nie są łatwe lekcje. Ale jakie są efekty za to? Ja tylko puenta do puenty. Jesteś tak dobry jak twój ostatni podcast. To mowa o podcasterach. Widzę, że dokładnie tak samo jest i w sprzedaży, w instytucjach finansowych, tak samo jest w kolarstwie, w sporcie, w życiu. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za to spotkanie po krótkiej przerwie wakacyjnej. Jestem absolutnie zachwycony i jakby tutaj pełen optymizmu i już czekam na kolejny Run Forest podcast. Już Wacława będziemy tutaj przygotowywać do naszej współpracy. Ryszard już jest przeszkolony, po prostu wchodzi z marszu, w ogóle nie potrzebuje już słowa. Andrzeju w ogóle nie wspominam. Także pozdrawiamy Pawła Marcińskiego, naszego wiernego słuchacza, wielkiego fana Run Forest podcast spod Wrocławia, z tego co pamiętam. Także dziękujemy za te pytania. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie nasz podcast, a my będziemy po prostu robić to najlepiej, jak potrafimy. Wacław, dziękujemy pięknie za udział w naszym programie i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki bardzo. Żegnamy. Żegnamy wszystkich. Do widzenia. Run Forest. Lifestyle and more. Much more. Let's go. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciok. You know, yeah, this right here for Rev.